Jeśli po wybuchu supernowej zapadające się jądro ma zbyt małą masę, by utworzyć czarną dziurę, staje się gwiazdą neutronową, wiruje szaleńczo, a jego pole magnetyczne krąży wokół niego. Obracając się, gwiazda wysyła z biegunów promieniowanie rentgenowskie. Niektóre z tych gwiazd neutronowych nazywamy pulsarami, ponieważ emitują silne fale radiowe w krótkich odstępach, niczym latarnia morska. Istnienie takich obiektów radioastronomowie odkryli w 1967. Jednym z bardziej znanych pulsarów jest ten znajdujący się w mgławicy Kraba. Obracając się, pulsar powoduje bardzo szybki ruch cząsteczek, które uderzają w mgławicę, wywołując falę uderzeniową, tworzącą wewnętrzny pierścień. Siła uderzenia wysyła cząsteczki na zewnątrz i w ten sposób powstaje błyszczący pierścień zewnętrzny. Pulsary potrafią się obracać wiele razy na sekundę. Najszybszy znany nam pulsar obraca się 713 razy w ciągu sekundy. Mają średnicę około 20 km, ale ich masa to dwie masy Słońca.